siema. Sorry, że nie ogolony, ale dzisiaj gorący temat nie może czekać, bo wystygnie. Pamiętam, że odkąd HDR50 zaczął zyskiwać popularność, równocześnie praktycznie pojawiły się głosy, że szkoda, że nie ma tego samego rewolweru, ale o większym kalibrze, czyli w kalibrze 68. Także chyba się domyślacie, co dzisiaj będzie. Już niektórzy z Was na pewno się domyślają, co w niej jest. Ale potrzymam Was jeszcze chwilę w niepewności i zobaczycie za chwilę sami. Już wiecie, nie? Porządnie zapakowane. Uwaga. Oto ją, mój nowy przyjaciel, mam nadzieję. Mam nadzieję, że skradnie mi serce tak samo jak jego starszy, ale mniejszy brat, HDR50. Zobaczymy, co jest w paczce. Tak wygląda zapakowany, zsunięty folią bąbelkową. W paczce znajduje się rewolwer, ale to za chwilę. Do niego dołączony jest jeszcze Inglus. I coś tam jeszcze. Oczywiście karta gwarancyjna i instrukcja obsługi, ale to mi na razie nie będzie potrzebne. Inglus się przyda. Postrzelamy chwilę dzisiaj. Teraz czas na to, co prawie najlepsze dzisiaj. Wiadomo, że najlepsze jest strzelanie. Oto i on. Tak wygląda po wypakowaniu. I poczucie, że pierwsze moje odczucie jest takie, że nie odbiega zbyt mocno wagą od swojego poprzednika HDR50. Zobaczymy tutaj, co się dzieje. Blokada magazynka, tak jak widzicie, jest tutaj. Jest troszeczkę inaczej, bo w poprzedniej wersji HDR50 wycięcie było skierowane ku górze, tutaj jest to skierowane do dołu. Powiem Wam, że jest to lepsze, przynajmniej wygodniejsze jest to dla mnie. Lepiej jest przyciągnąć na dół niż pchać do góry. Wyciągnę magazynek. Magazynek mieści 5 kul. Jest wykonany z jakiegoś tworzywa z plastiku i jest bardzo lekki, co mnie dziwi. Kolejną rzeczą taką, co jest zmieniona w stosunku do HDR50, co widać na pierwszy rzut oka, to są przyrządy celownicze. Są w kolorze białym, co ma ułatwić celowanie. Są dużo większe te przyrządy celownicze i rzeczywiście oko tak się nie męczy, przynajmniej przez chwilę. Pewnie będzie miało to większe znaczenie w ciemnościach, gdy będzie już troszeczkę ciemniej na dworze. Spust z bezpiecznikiem, tak w poprzedniej wersji. Porównajmy go do poprzednika, do HDR50. Czyli jak widać, tutaj nie trzeba tuningować lufy, bo długa lufa jest z automatu dostarczona oryginalnie. Magazynek chodzi fajnie, słychać taki wyraźny dźwięk. Chociaż nie wiem, czy to słychać. Korci mnie już, żeby z niego postrzelać.
sprawdźmy teraz, jaką to ma moc. To mnie ciekawi najbardziej. Żeby sprawdzić, jaką ma moc, użyję kulek gumowych, niebieskich, pudrowanych. Mają wagę 3,76, ale to ja zawsze sprawdzam, nie? Czy jest tak jak na opakowaniu. Także sprawdzę na szybko. No, 3,72, ale pewnie jest mniej pudru na niej. Tak to wygląda. O, ta ma 3,76, czyli przyjmę wagę 3,76. Załaduję magazynek. Dobrze. Załaduję jeszcze kapsułkę CO2. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych wycieków. Wewnątrz znajduje się też wkładka. Dobrze. Dobra, amunicja jest, CO2 ampułka jest. To przejdę do testowania na szybko 6 strzałów. Do testu użyję chronometru X-Radar. Także zobaczmy, jak to strzela. Jak sami widzieliście, wyniki powalają, nie? Ale traktujcie je z przymrużeniem oka, bo chodzi o to, że kształt tutaj obudowy, jaki znajduje się przy lufie, nie jest optymalny dla tego typu chronometru, także nie wierzę w te wyniki, które teraz widzieliście. Także będę musiał zweryfikować to na innym rodzaju chronometru lub dlatego znaleźć optymalne miejsce, tak żeby te wyniki były co najbliżej prawdy. Co do samego rewolweru, jest on ok. Wydaje mi się, że trzymam go pierwszy raz w rękach, także nie jestem do niego przyzwyczajony, ale nie jest jakoś tak, nawet z kamerą nie przeważa mi go, także wyważenie jest ok. Jest bardzo lekki, ma dodatkowe otwory wycięte tutaj od góry w obudowie, to też chyba po to, żeby zbić wagę. Pewnie założenie było takie, żeby ten rewolwer nie ważył znowu tonę. I to myślę, że się udało. Rękojeść jest ok, nie ślizga się w ręce. Strzela się ok, dobrze. Ale jaki jest naprawdę ten HDR-68, zweryfikuję jeszcze w kolejnych odcinkach. Po prostu mam go zbyt krótko, żeby cokolwiek o nim powiedzieć. Ale wydaje się, że będzie ok. Zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się. Cześć.